Zdrowia! Legalizacja marihuany wykańcza uprawiaczy. Subskrybujesz? Dziękuję bardzo. No jest takie hrabstwo w Ameryce, w Kalifornii konkretnie. I no tam było popularne od lat 60-tych, 70-tych było popularne nielegalne uprawianie marihuany. No dużo, dużo tam w latach 70-tych, dużo dzieci, kwiatów po prostu wyjechały. To dosyć w górach jest, dosyć daleko. No i uprawiali to marihuanę. Uprawiali najróżniejsze marihuanę, White Tahoe, Cookies, czyli tacho, tak jak z Hawaii, ciasteczka, no najróżniejsze z tym dużym zawartością tego THC. Nie jest to marihuana z lat 60., no ale uprawiali, musieli się chować pomiędzy drzewami, przed policją, przed służbami federalnymi, między innymi, no tam helikoptery latały, to co oni robili, jak wycięli tam trochę jakąś takie przecinki, to mieli zestaw takich sznurów i część takich dużych tam drzew naciągali tymi sznurami, że te drzewa tak zasłaniały, także z helikoptera nie było widać tych przecinek. Pomiędzy marihuaną sadzili też jakieś jagody, nie jagody, borowinę najróżniejszą, także to się nie rzucało tak w oczy, nie było takich przecinek. No i dużo, dużo tych ludzi, właśnie ich dzieci kontynuowały te farmy w latach 80-tych, 90-tych. W 96 roku w Kalifornii, no bo Kalifornia to taka socjalistyczna, postępowy stan, no największe podatki mają w całej Ameryce, ale nazywa się, że jest postępowa. Najwięcej żebraków mają w San Francisco, ale się nazywa, że jest postępowa. Najwięcej srania na ulicach jest w Kalifornii, no bo jest najbardziej postępowa. Największy bandytyzm jest w Kalifornii, dlatego że jest strasznie dużo nielegalnych emigrantów, dlatego że jest postępowa. No wszystko co tam może być i ludziom nie odpowiada, no to tam jest. No jedyne, co Kalifornia ma przyjemne, to jest klimat. No i Hollywood. No Hollywood też zdziadział. No w każdym razie te dzieci tych potomkowie tych dzieci kwiatów zaczęli też kontynuować, jak w 1996 roku utworzono, powiedzmy, ten ich sejm lokalny, kalifornijski kongres zadecydował, że trzeba pozwolić uprawianie marihuany leczniczej. No, dobre serce, akt dobrego serca. No i oni tak nie bardzo wiedzieli, co zrobić, no bo była ta legalizacja, to ci wszyscy, co nielegalnie to uprawiali, to podchodzili do tego jak kot do szpyrki, i produkowali tą marihuanę, sprzedawali ją tam gdzieś nielegalnie tu i tam, ale teraz, kiedy zalegalizowali, no to powiedzmy, przestało im się to wszystko opłacać. Ktoś, kto sprzedał 1000 funtów ususzonej marihuany, czyli 1000 funtów to jest 400, powiedzmy, 50 kilogramów, 450 kilogramów, no to powiedzmy, to jest półtora, powiedzmy 500 kilogramów, no to 500 kilogramów to powinien mieć $1,5 miliona z tego. Z tego 1,5 miliona po podatkach, po opłatach, po kosztach operacyjnych całej tej farmy zostaje 100 tysięcy, czyli 1/15. Także to nie jest tak dużo. Ludzie, którzy budowali domy kiedyś na tej nielegalnej marihuanie, to teraz w zasadzie dokładają do interesu. Kiedyś wszyscy wiedzieli, że oni tam produkują tą marihuanę, no i byli w zasadzie takim czynnymi obywatelami, czy w
mitach jakichś rodzicielskich w szkołach, czy udzielali się na różnych zabawach. No oczywiście wydawali pieniądze w restauracjach, w barach, kupowali samochody, kupowali domy. Także wydawałoby się, że za legalizowanie tej marihuany, to była taka propozycja 64 w 2016 roku, no że to powinno być idealne dla nich. No ale zamiast było idealne, no to po prostu wszystko stało się odwrotnie. Bo co się stało? No jak nie wiadomo co chodzi, to chodzi o pieniądze. W to się wtrąciła kto? Politycy i urzędnicy. No jak się wtrącają politycy i urzędnicy, zalegalizowali, no to kasa się kończy. Wszyscy myśleli, że zalegalizowane dużo rzeczy usprawni. No jak było to legalne, ale medyczna, no to nie było tak bardzo to regulowane. Każdy tam jakoś sobie to hodował, jakoś sprzedawał, jakoś zarabiał, zapłacił tam jakieś podatki. No a teraz, kiedy już zalegalizowano kompletnie, no to się okazuje, że ludzie nie mają pieniędzy. No bo przede wszystkim pojawiło się coraz więcej tych farm i tyle towaru zalało market, kiedy rynek został zalany, no to w zasadzie cena spadła o połowę. No i do tego dochodzi jeszcze wszystkie koszty są bardzo duże. Banki jest duży problem dla uprawiaczy marihuany, no bo z punktu widzenia federalnego, czyli tego państwowego, czyli Washington, no jest to używka. Jest to używka nielegalna, tak samo jak heroina, czy kokaina, czy opium. To jest używka tam pewnej klasy i marihuana pod to podchodzi. No i federalnie banki są kontrolowane, czy tam regulowane federalnie, także banki nie mogą pożyczać pieniędzy grupom, powiedzmy, nielegalnym. Także Kalifornia zrobiła legalne marihuanę, ale banki nie mogą im pożyczać pieniądze. Ludzie mogą mieć pieniądze w banku, ale nie dostaną pożyczki. Jeżeli potrzebują jakiejś pożyczki krótkoterminowej, no to tego nie dostaną. No i kiedy się okazało, że będą dawali te zezwolenia, no to tam 2-3 tysiące ludzi złożyło zezwolenia, są takie obliczenia, że tych nielegalnych wszystkich farmerów, którzy sobie gdzieś tam jakoś hodowali, no tacy bimbrownicy, tyle tylko, że nie bimber, tylko marihuanę, to było 30 tysięcy, czyli mniej niż 10%, czyli powiedzmy 8% zdecydowała się hodować legalnie. No i w zasadzie nie wiadomo ilu z tych ludzi, którzy nie wzięło tych oficjalnych zezwoleń, ile oni produkują na lewo. No ale cały ten klimat w Kalifornii finansowy, niepogodowy, także co zrobił, no to zrobił to, że po prostu zlikwidował te małe farmy. Dużo ludzi w tym czasie, kiedy miało ten urodzaj i produkowało, czy rosły im te żniwa, powiedzmy, marihuany leczniczej czy medycznej, no to w sumie nie leczy, to tylko tam uśmierza ból i można się najarać i po prostu mieć rozrywkowy umysł, no to oni doszli do wniosku, że powinni popierać propozycję 64, no bo oni tłumaczyli, że koniec wojny z narkotykami, tak? Jeżeli marihuana będzie legalna, to wtedy nie będzie wojen, wtedy nie będą ludzie się po cichu kupowali, to wszystko się wyreguluje, to wszystko będzie pięknie, ktoś co chce sobie zapalić, to sobie zapali, jak będzie chciał zapalić, to wszystko będzie dużo tańsze, no bo legalizacja spowoduje, że musi być tańsze. Okazało się, że nie była tańsza, no bo kiedy pierwszy raz zalegalizowano w 1996 roku właśnie w tym hrabstwie Humboldt, no to oni wiedzieli, że będą musieli się rejestrować i tak dalej. Dużo ludzi bało się po prostu rejestrować, no bo wiedzieli,
powiedzieli, że jeżeli zaczną się rejestrować, no to to rząd będzie wiedział, kto co i robi. I zanim się zarejestruje, no to było bardzo dużo regulacji. Przede wszystkim były takie regulacje, że te zezwolenia trzeba uzyskać, ale później każdy ten krzaczorek, który jest hodowany, no to trzeba pilnować, czyli mieć numery seryjne, mieć dokładnie co, gdzie i jak się dzieje. Z powrotem w papierach, tam z powrotem i do przodu, wszystko ma być w papierach. Plus idą podatki za wpływ na środowisko, no i są inne podatki na lokalne, no i stanowe, a kiedyś to płacili tylko podatek dochodowy, płacili podatek dochodowy, jakieś tam podatki od sprzedaży, no i później jakieś były też podatki za sprzedaż tej marihuany, ale teraz zaczęli płacić po legalizacji, to oni już płacą przed żniwami, przed zasianiem nawet, w czasie zasiania, w czasie żniw i po żniwach. Także, kiedyś po prostu były bardziej to luźne, a teraz powiedzmy, jeżeli są jakieś zezwolenia budowlane, no bo oni muszą mieć zapewnione jakieś pewne warunki, między innymi jakieś drogi dojazdowe, między innymi jakieś zbiorniki wodne, opinie o co można i jak można wybudować właśnie zbiornik wodny, no to kosztuje 10-50 tysięcy. No i zmiany do budynków. Budynki muszą być skonstruowane w bardzo konkretny sposób i bardzo często to kosztuje po 50-100 tysięcy. Drogi muszą być dojazdowe z jakiegoś powodu, a nie takie ubite, także to też kosztuje 100-200 tysięcy. Także, że do tego jeszcze, jeżeli jakiś rolnik miał ziemię, gdzie tam jakaś sowa mieszkała na drzewie na jednym czy drugim, czy jakieś żaby skakały, no to się okazało się, że muszą uzyskiwać zezwolenia z takiej komisji, z tamtej komisji, jeszcze z innej komisji. No i jeżeli były jakieś zwierzęta, no to muszą czekać rok, dwa, czy trzy na komisję, a nie mogą czekać rok, dwa, czy trzy na komisję do spraw zwierzaczków, no bo żeby uzyskać te zezwolenie, no to muszą działać w ciągu powiedzmy tam paru miesięcy. Później się okazało, że na tej ziemi, którą oni tam kupili, poprzedni czy dwóch poprzednich właścicieli zrobiło jakieś tam tamy, zapory, czy przesunęło ściany jakichś kamieni w tą czy w tamtą stronę. Okazało się, że komisja budowlana przychodziła i powiedziała, że wszystkie te zmiany, wszystkie te odpływy, wszystkie te zmiany, które były zrobione przez człowieka, muszą być zlikwidowane i musi być tak, jak to stworzyła natura. No i tak jak stworzyła to natura, no to kosztuje znowu 50-100 tysięcy. Także następny podatek to jest taki, że jest podatek od uprawy, czyli podatek od uprawy to jest $1 za stopę kwadratową, czyli powiedzmy 3 stopy na 3 stopy, to jest prawie metr kwadratowy, czyli $10 za metr kwadratowy. Czyli ktoś jak ma 500 czy tam 1000 metrów kwadratowych, no to już jest $5,000-10,000 tylko za to, bez tego, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Masz ziemię, deklaruje się, że masz tyle ziemi, płacisz 10 tysięcy podatku powiedzmy do lokalnego za te swoje przypuszczalne żniwa. Później jest jeszcze podatek od żniw. Także jeżeli nazbiera, no to w zeszłym roku to wszystkie te wysuszone marihuana, no to było $150 za funt, czyli można powiedzieć $350 za kilogram. $350 idzie za kilogram jako podatek. Także bardzo często, jeżeli ktoś posprzedawał i niby mógłby mieć
mógłby mieć jakiś zarobek, to się okazuje, że to jest strata. No i ci farmerzy wszyscy mówią, że to taka, że to jest taka chińska śmierć przez tysiąc skaleczeń, tak? Przez tysiąc ran. No i narzekają, że mali producenci po prostu znikają dosyć szybko, no bo firma czy farma, która ma miliony i to tam 10, 20, 30 tysięcy, to dla nich jest nic. Zatrudniać nikogo nie mogą zatrudniać, no bo jak chcą kogoś zatrudniać, to się okazuje, że jest taki amerykański akt dotyczący łazienek, czyli ubikacja musi mieć dostęp do powiedzmy dla wózka inwalidzkiego. Niezależnie czy pracownik jest na wózku inwalidzkim, czy nie jest na wózku inwalidzkim, jeżeli jest łazienka w biznesie, no to ta łazienka w biznesie musi mieć rampę, musi mieć szerokie drzwi i tak dalej, i tak dalej. No i wtedy to już jest 50-70 tysięcy znowu za zbudowanie czegoś takiego. Także jak ktoś tam nielegalnie by hodował i groziła mu kara jakaś tam więzienia, no to bardziej mu się opłacało niż na dzień dzisiejszy. Jeżeli ludzie chcą zbudować jakiś ten staw na tą wodę, no to też przyjeżdżają i sprawdzają i się okazuje, że jeżeli kosztuje za dużo, no to rezygnują z tych stawów, a jak zrezygnują z tych stawów, no to się okazuje, że mogą uprawiać 10 czy 15% tego, co mogliby produkować, no i jeszcze płacąc 50-100 tysięcy od żniw, no to jest to po prostu nieopłacalne. Jest to nieopłacalne. Duże firmy po prostu, firmy się za to wzięły i wszystkie te małe ludziki, małe firmy, które sobie kiedyś myślały, że sobie wyprodukują, to nic raczej im się nie uda. No tak, także można powiedzieć, że Kalifornia też sama w sobie strzeliła sobie w nogę, no bo oni przewidywali, że będzie dochody z marihuany, to będzie miliard dolarów. Okazuje się, że nie jest miliard dolarów, że jest 30% mniej, a w zasadzie nawet mniej, w ostatnim roku to było mniej niż połowę. Część powiedzmy tych podatków lokalnych, no to ci w tych gminach, no to powiedzieli, że powiedzmy będzie taki kredyt na te przed żniwami, także oni mogą płacić wszystkie podatki jak zbiorą, nie z przodu, tylko jak zbiorą. No okazuje się też, Senat w Kalifornii stara się zrobić coś takiego jak stanowe banki dla uprawiaczy marihuany. No jest to dosyć odważna wizja, no bo to jest ciągle nielegalne z punktu widzenia federalnego. Także jest to jeden wielki bałagan. Okazuje się, że ludzie, którzy zarabiali lokalnie, wydawali lokalnie, teraz już ani nie zarabiają lokalnie, ani nie wydają lokalnie, bo gdzie idzie kasa? No kasa idzie do Sacramento, idzie do wielkich miast, idzie dla polityków, a ludzie po prostu nie mają pieniędzy. Kiedyś kupowali domy, samochody, wydawali w restauracjach, a teraz wszystko idzie w ramach podatków do państwa. Także nie ma co słuchać Leroya i innych oszołomów, którzy myślą, że marihuana to jest panaceum na wszystko. Okazuje się, że nawet jeżeli ktoś w Ameryce sprzedał tej suszonej marihuany za 1,5 miliona, czyli to jest od groma palaczy, od groma ludzi na hajcowanych, a nic nie zarobił. Zdrowia, subskrybujesz, dziękuję bardzo. Nie subskrybujesz, serdecznie zapraszam. Dziękuję bardzo. Dzwoneczek dzyń dzyń, piszcie, pytajcie i do następnego.